I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Persona 5 wersja Royal. I w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, trafiliśmy z powrotem do pałacu Kamoshidy, żeby skontaktować się z tym kotem i żeby dowiedzieć się o co Kaman. I z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku okazało się, że kot nazywa się Morgana. A jeśli nie, no to się wyjaśni zapewne za chwilę. I tak, zanim przejdziemy dalej do odcinka, to chciałbym się z wami podzielić czymś, co stało się bardzo dziwnego na mojej konsoli. Otóż z jakiegoś powodu Persona 5 zniknęła mi z zainstalowanych gier. Jakby ktoś ją usunął po prostu z mojej konsoli. A nie przypominam sobie, żeby coś takiego miało miejsce po mojej stronie, więc naprawdę dziwna sprawa. Mam nadzieję, że poziomy audio są spoko. Dobra, nieważne. Wciąż powinni być żołnierze na zewnątrz. Może rozejrzymy się w sytuacji i wydostańmy się stąd. Myślałem, że słyszałem, jakby się coś tędy przechodziło. Chociaż to chyba tylko tak mi się zdawało. I co z niewolnikami? Wszyscy są na hali treningowej. Zakładam, że domyślam się, że krzyczą teraz z bólu. I bardzo dobrze. A tak w ogóle to słyszałem, że mieliśmy dzisiaj intruzów. Miejcie się na baczność. Słyszałeś to? No już wiedzą, że tu jesteśmy. Powiedzieli w sali treningowej, prawda? Myślę, że to powinno być tam dalej w przód. Chodźmy. Okej, no to rozejrzyjmy się po sytuacji. Jest tu strażnik na służbie. Wejście do sali treningowej powinno być zaraz za tymi kratami. Więc co zrobimy? Powinniśmy walczyć? Na to wygląda. Tylko nie pozwól się wcześniej zauważyć. Jeśli tak się stanie, to poziom bezpieczeństwa w pałacu wzrośnie. A tak, i to jest generalnie... To jest mechanika, która doszła w Personie 5, ponieważ jak zapewne pamiętacie z Persony 4, albo też i nie. To czy przeciwnik nas zauważy czy nie, było... konsekwencje były tylko takie, że on dostanie pierwszy ruch i to wszystko. W tej grze tak nie jest. W tej grze mamy coś takiego jak system, mechanika jakby czujności w pałacach, i jeżeli pozwolimy się zauważyć, to wtedy przeciwnicy będą się nas bardziej spodziewać i trudniej będzie nam ich zaskoczyć, to raz. A dwa, jeżeli poziom wzrośnie do 100%, to zostaniemy wyrzuceni z pałacu. Co też jest problematyczne i miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. I co się stanie, jeśli... I co zrobimy, jak się tak stanie? Uciekamy? Cóż, poziom zabezpieczeń spadnie, jeżeli pokonamy kilku przeciwników bez zauważenia. To brzmi skomplikowanie. Nie, wcale nie jest to skomplikowane, to jest proste. Bo jak zapewne widzieliście, poziom zabezpieczeń w pałacach jest dyktowany tymi procentami. Więc jak weźmiemy z zaskoczenia wroga, no to poziom po prostu zabezpieczeń, procenty spadają, proste. Dobra, spróbuję ci przedstawić trochę info na temat systemu zabezpieczeń. To jest kluczowe, żeby infiltracja pałacu się udała, więc upewnij się, że to załapałeś, ok? Tak, i możemy to chyba podejrzeć w tutaj.
Nie wiem, gdzie to użyłem podejrzeć, ale to nieistotne, więc poczekajmy, aż ten skurwysyn się obróci. Poczekajmy. Okej? Okay. Nie. Pal stąd gumę. Tak, jeżeli on przestanie nas szukać, to wtedy... Okej, teraz mamy szansę. I mamy ambush. Cudownie. Okej, mandra. Mogę ich zanalizować? Nie. Okej, najlepsza strategia jest jak... Nie to chciałem zrobić. No cóż, muszę się jeszcze przyzwyczaić do sterowania z tej gry. Bo nie jestem do niego przyzwyczajony. One z tego co pamiętam są podatne na ogień. Co jest trochę lipką, bo nie posiadamy takowych ataków. Więc musimy sobie jakoś radzić. I w sobie mogę włączyć auto. Mogę włączyć auto? Tak, mogę. Bo nic lepszego nie wykombinujemy. Oczywiście w momencie, jeżeli trafimy, jeżeli zgadniemy słabość przeciwnika, to ona już będzie zapisana na stałe i w każdej chwili będziemy mogli ją podejrzeć. O, widzicie, atak zaskoczenia się powiódł, więc procenty spadły. A i Morgana jest ranna, jak sobie z tym poradzić? Otóż możemy wejść w skille i użyć Digi. Dia, czyli podstawowy czar leczący, coś jak Cure z Final Fantasy. Właśnie, rozejrzyjmy się, bo warto... w zasadzie no to warto się rozglądać po pałacach, ale jako, że jeszcze nie mamy takiego pewnego dostępu, bo to wciąż jest wstęp, to nic chyba nie straciliśmy. Sala treningowa jest na wprost, prawda? Ta, jeszcze kawalątek. Upewnij się, że żaden ze strażników nas nie przyczai. Czy tam nie ma po drodze. Raz, tego co widzę, to nikogo nie ma. Zamknięte. Fajne jest to, że na... O! Hey, have you seen anyone who looks like an intruder? Ej, czy widziałeś kogoś, kto wyglądał jak intruz? No, nobody yet. Nie, nikogo. Cholera. Miałem przeczucie, że będzie tu więcej wrogów. Raczej nie uda nam się ich uniknąć wszystkich. To co robimy? Powinniśmy wziąć ich z zaskoczenia jak wcześniej? To nie takie proste. Wciąż mamy jeszcze kawał drogi, więc powinniśmy oszczędzać energię. Tak, rozumiem. Sorka. Kurwa, jak ja chciałbym walczyć. Umieć walczyć. Przynajmniej byłbym z jakąś tam pomocą. Ale wszystko co mam to ta zabawka, co mówiłem wcześniej, ale ze mnie frajer. Powiedziałeś pistolet? Tak, wygląda jak prawdziwy, ale nie strzela. Rozumiem. Cóż, w takim razie jest sposób. Okej, użyjemy tego, żeby skasować wrogów. Co? Czy ty w ogóle mnie słuchasz? To nawet nie strzela kulkami. Nie martw się, jestem pewien, że to zadziała. Atakuj, czupryna, atakuj. Dobra. Koleś, powtarzam cały czas, że to niczym nie strzela. Ta, po co się bawić się w jakąś partyzację, jak można po prostu wyskoczyć za rogu i przypierdolić. Mam ze sobą pistolet, prawda? Wyceluj w cień i strzelaj. Tak, to jest po prostu wstęp do mechaniki strzelania. Nie wiem dlaczego jest osobny tutorial na ten temat, bo to nie jest nic trudnego. Po prostu wyciągamy spluwę i strzelamy. I to w zasadzie tyle. Co na to, zaskoczony? Co?
Dobra, bardziej nóż jest przydatny. Oczywiście możesz wysrać się z amunicji, więc używaj jej tak, żeby... rób z niej dobry pożytek, żeby nie zbierało kurzu. Tak, a jeszcze mamy ograniczoną amunicję oczywiście. I z tego co pamiętam, Persona 5 Royal wprowadza taką zmianę, że amunicja odnawia się po walce, bo w oryginalnej Personie 5, jeżeli amunicja nie regenerowała się do wyjścia z pałacu, co było głupie trochę, bo tej amunicji, bo nie było też jednocześnie żadnego sposobu, żeby sobie ją sobie uzupełnić w innym sposób, więc mogliby to lepiej rozwiązać, ale no cóż. Tak, dokładnie. Dobra, pokażę ci moją broń teraz. Tak, i warto też o tym wspomnieć, że o ile w Personie 4 system walki został ułatwiony pod takim kątem, że był tylko jeden typ ataku fizycznego i to wszystko, gdzie w Personie 3 były aż 3 rodzaje ataku fizycznego, od czego można było pierdolca dostać trochę, to w Personie 5 są 2 rodzaje ataku. Znaczy się, jest atak fizyczny i atak jest pierce. Nie wiem jak to nazwać, po prostu obrażenia postrzałowe, może tak to nazwiemy. Czyli po prostu pistolet zadaje inny rodzaj obrażeń. Wow! Ten zabawkowy pistolet strzelał prawdziwymi kulami. To jest świat kognitywny. Tak długo jak twój przeciwnik postrzega to jako rzeczywiste, to takie będzie. Nawet dobrze się złożyło, ta replika była wręcz realistyczna. Nie kumam tego. Ponieważ oni widzą to jako pistolet. Ponieważ oni to uznają za pistolet, twój zapas amunicji będzie limitowany w walce. Ale twoi wrogowie spodziewają się, że będziesz przeładowywał, więc twoje amunicja będzie się odnawiać w co każdą walkę. Co to za poruszenie tutaj? Co? Wy skurwysyny! Dobra, przygotujcie się następny. Na glebę go! Nasza amunicja się odnowiła, dawaj. Wykorzystam przeciwko wrogowi i w sumie nie widzę powodu, żeby tak nie zrobić. Teraz ja powiem tak, teraz jak amunicja odnawia się co walkę, no to może mieć wyjebane wszelkie oszczędności, jeżeli... Co sprowadza się do tego, że przeciwnicy z podatnością na ataki postrzałowe, bo będą takowi, są bardzo łatwymi przeciwnikami, bo wystarczy wystrzelać ich cały magazynek i po nich. No i tak jak myślałem, nasza cała amunicja się zregenerowała po walce. Nie jestem pewien, czy to dobrze, czy nie, ale z pewnością fajnie, że tak się stało. Jesteśmy mamy farta naprawdę, że mamy dodatkową moc uderzeniową w naszym arsenale. Muszę powiedzieć, że nawet bardzo dobrze. Nawet jeżeli to było tylko głupie szczęście, to zadziałało na naszą korzyść. Naprawdę musiałeś to tak ująć w ten sposób? Przestań zrzędzić, blondasie. Zostajesz pochwalony. A tak w ogóle powinniśmy zadecydować, jak podzielimy nasze role w bitwie od tego momentu. Jak widzisz, jest tu całkiem sporo przeciwników. To ważne, żeby dobrze skoordynować nasze ruchy. Wciąż mogę dostarczać wam info na ich temat, ale powinniśmy zdecydować się, jak będziemy walczyć, Czupryna. Co masz na myśli, jak walczyć? Najlepsze w świecie to, co robimy w walce.
Możesz rozkazać nam działać bezpośrednio, albo pozwolić nam samemu zdecydować, co mamy robić. A dobra, to jest ta skostniała... To jest po prostu tłumaczenie tej skostniałej mechaniki z Persony 3. Czyli, czyli coś, czego nienawidzą chyba wszyscy w Personie 3 Fest, dlatego wolą grać w Portable. Ja tak nie uważam. Czyli po prostu możemy ustawiać paradygmaty różne dla naszych postaci działań. Czyli paradygmaty w stylu, że full assault, czyli napierdalać, albo heal support, czyli leczyć i tak dalej. Aczkolwiek my w tej grze będziemy korzystać tylko i wyłącznie z direct commands, ponieważ najlepiej jeśli to my zdecydujemy. My najlepiej zdecydujemy, co mamy robić. No nie czarujmy się. Jaki jest plan? Powinniśmy podążać za rozkazami, czy działać na własną wolę? Oczywiście, że za moimi rozkazami. Ja tu pod tym względem będę dyktatorem. I teraz jak zapewne zobaczę. A, dobra, jeszcze nie mamy. Nie mamy chyba jeszcze menu party. A nie, to tu. Okej. A, jeśli chodzi o głównego bohatera, jemu nie możemy zmieniać paradygmatu. On zawsze jest uzależniony od gracza. Czyli tak jak w Personie 3. O kurwa. Dobra, odwróć się. No chyba kpi w sobie. Szkoda, że jeszcze nie mam odblokowanej mechaniki krycia się. Ale teraz mamy szansę go pierdolnąć. Dobra, powystrzelamy ich po prostu. Póki co ta taktyka działa, nie widzę sensu, żeby je zmieniać. Oczywiście w późniejszym etapie trzeba będzie się trochę bardziej nakombinować. Ale póki co możemy grać najprościej, jak się tylko da. Strażnik. Mam 100% pewności, że stoi tam, gdzie właśnie powinniśmy iść. Znowu go zdmuchniecie? Chyba nie mam za bardzo wyboru, ale czekaj. To może być w sumie dobry moment. Okej, zadecydowałem. Zamierzam nauczyć się dwóch specjalnych ruchów, żeby walczyć z przeciwnikami. Nowych? Coś w tym stylu. Dawaj. Tak, krótko mówiąc, Morgana robi nam teraz tutorial walki. Słuchaj, jest coś takiego jak przepływ walki. Pozwolę ci zademonstruję. A potem zobaczysz coś ciekawego. Po pierwsze, połóż wroga na łopatki. Wszystko zależy od tego. Okej, czyli musimy Eichą podziałać, która jest słabością i teraz jest na łopatkach. Dobra. A teraz inicjalizujemy All Out Attack. I oczywiście jak wszyscy wrogowie będą na łopatkach, to będziemy mogli coś zrobić. Ale na razie jedyne co możemy robić tylko All Out Attack, no to... Sorry Pixie, lubię cię, jesteś super demonem w SMT, ale musisz zginąć. I powiem wam tak, że All Out Attacki wyglądają w tej grze zajebiście. Wyglądają po prostu miodnie. W Personie 3 i 4 wyglądały bardziej tak komiksowo, że wiecie, że robiła się taka chmura jak w komiksach zawieruchy, a w postaci tam wpadali, słychać było odgłosy walki i koniec. Cóż, to było całkiem niezłe. Masz zdecydowanie w sobie to coś. Co to był za super ruch, który przed chwilą zrobiłeś? Mówiłem, nazywamy to All Out Attack. Jeśli uda ci się powalić na łopatki wszystkich wrogów, będziesz w stanie ich sprzątnąć za jednym zamachem.
Tak, to było szybkie. To skoncentrowany atak na bezbronnego przeciwnika, koniec końców. Teraz, jak już, jak wspomniałem wcześniej, chcę... żebyś był naszym przywódcą. Możesz decydować, kiedy możemy tego użyć. Dobra. Tak, all out attack, to jest nic nowego. Walnij w słabość, powal na łopatki i zrób all out attack. To idealne połączenie. Tak, wiem jak działa. Gro, przestań. Ale i tak mimo wszystko nie wyłączam tych tutoriali, bo... w Personie 5 Royal mogą się pojawić nowe rzeczy, o których nie mam za bardzo pojęcia, a po drugie dawno nie grałem w tą grę, więc... Tak. Kamoshida, sala treningowa miłości? Co to za pierdolety? Okej, to nie jest punkt save'a, wydawało mi się. Mam nadzieję, że uda mi się zmieścić w 30 minutach albo 40 chociaż, bo... W tej grze to będzie trudne, żeby się wyrabiać, więc czasami będę musiał dzielić odcinki na party. Nie ma rady. Ten głos... Skąd on pochodzi? Z dołu. O, pochodzi stąd. Są tacy, którzy muszą za to płacić. Kurwa, co to za bullshit? Ile razy mam ci mówić, żebyś się zamknął, kurwa, ryj? Ale to, co tam jest, jest posrane. Może zapłacili za to, może to masochiści. Jak się to otwiera? Przestań! Zostaw nas, to bez sensu. Jeżeli będziemy stawiać opór, jeżeli nie będziemy stawiać oporu, to nie skończymy też martwi jak inni. Chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz zostać w takim miejscu jak te? Czekaj chwilę. Czy wy planujecie, żeby ich stąd wyciągnąć? Nie możemy ich tak tu zostawić. Ale ty jesteś kurwa tępy. Co? To tylko ludzie w wyobrażeniach Kamoshidy. Oni nie są prawdziwi. Jak ci z rzeczywistości. Są inni niż wy dwaj. Wyobrażeń? To znaczy, że nie ma sensu ich ratować. To... Ci w rzeczywistym świecie to dwie różne sprawy. Możesz uznać ich za to diabelnie dobrze wyglądające lalki. Co jest kurwa? Czemu to musi być takie skomplikowane? Więc szkoła jest zamkiem, a uczniowie niewolnikami. W tym momencie to zbiera mi się na śmiech. To naprawdę jest w głowie tego popierdoleńca. Wciąż to jest okropne. Musi ich tak samo traktować w świecie rzeczywistym. W świecie rzeczywistym? Czekaj, znam tych ludzi. To gracze z drużyny siatkówki. Ci, których trenuje Kamoshida. Więc muszą być fizycznie gnębieni każdego dnia. Nie ma opcji, żeby to było normalne. Nie, nawet mi nie mów. Podobne gówno odpierdala się w rzeczywistości? Najwyraźniej. Znaczy się to udowadnia, że Kamoshida postrzega ich jako niewolników.
Więc to może być prawda. Słyszałem, że Kamoshida stosuje kary cielesne. Były tylko pogłoski, ale... Jeżeli to prawda, czy nie wypadałoby to zgłosić na policję? Użyję tych ludzi jako dowód. Jeśli dobrze pójdzie, posadzimy na dołek tego dupka Kamoshidę. He? To nie działa. Możemy użyć apki, ale kamera nie działa. Nawigacji? W ten sposób tu trafiliśmy. A co z tobą? No i też się nie działa. Cokolwiek robicie, to w porządku, ale nie możemy dać się złapać, jak tu zostaniemy. Musimy się cofnąć. Czekaj chwilę. Nie ma innego sposobu. Muszę po prostu zapamiętać ich twarze, zanim wyruszymy do domu. Teraz sprawdźmy inne cele. No i teraz mamy, krótko mówiąc, przykład popierdoleństwa, jakie dzieje się w głowie Kamoshidy. Nie znam was, ludzie tutaj, ale musicie nas zostawić. O czym ty gadasz? Z pewnością masz coś nie po kolei w głowie. To na nic. To na nic, żeby próbować przemówić mu do rozumu. O, tu mamy jeszcze. O, ten to chyba ma abonament ekstra wykupiony. Boli, boli! Co do kurwy? To nie jest trening, to jest po prostu przemoc. To znaczy, że robi coś podobnego w rzeczywistości też. Cholerny dupek. Dobra, pospieszmy się. Wiem, wiem. Daj mi chwilę, muszę zapamiętać go. What's the point? Wszyscy wyglądają tak samo i w dodatku o... Ten koleś wygląda... Oni wyglądają trochę podobnie jak Narukami z Persony 4, czyli główny bohater. Podobni są dosyć. Wybacz, że kazałem ci czekać. Mam wszystko, tylko sprawdźmy jeszcze... Już skończyłem, tylko sprawdźmy jeszcze. Nie chcę, żeby ludzie się tak na mnie gapili jak wy. Nie wciągajcie mnie w swój syf. A, to nie... nie... To nieważne, z pewnością nie... Dobra. Okej, przyspieszmy to trochę. Dobra, i chyba to wszystko. Chyba, że jeszcze musimy tam spojrzeć. A, dobra, tu nic nowego. I chyba tu są jeszcze... Nie, to chyba tyle. Czyli co, czyli teraz w tym zwrot. Nie wiem, czy wiesz, ale my już sprawdziliśmy wszystkie cele. Chyba, że oczywiście jakąś pominęliśmy. A, jeszcze... Te... Tu nie zauważyłem. Wody! Proszę, nigdy więcej! Nie dawać atletom wody po takim ciężkim treningu, to pewnie chleb powszedni dla niego w rzeczywistym świecie. On jest pełen gówna. Zamierzam zapamiętać twarze tych wszystkich, zanim wrócimy. Ej, skończyłeś już? Już zaraz nas złapią. Dobra, nie strasz mnie tak, tych debilów. W każdym razie mam to. Dobra, to przestańmy tracić czasu. Musimy pryskać. No to pryskamy. Mam nadzieję, że teraz woski swoje nas puszczą.